Mateusz, bieg eliminacyjny, rekord Polski. Dawaliśmy sobie z trenerem takie cele, aby pobić ten rekord Polski na 200 metrów. Udało się to pobić, to był drugi rezultat w eliminacjach. Rywali odhaczałeś? Po prostu. Może to fajnie tak wyglądało, ale naprawdę była ciężka droga. No od 12 godziny dopiero teraz się zakończyły te sprinty. Więc cały czas na wysokich obrotach, non-stop rozgrzewka, start, rozjazd, to naprawdę był ciężki dzień i fajnie, że tak wyszedł i że kończę z tym drugim miejscem. W finale czego zabrakło? Przede wszystkim doświadczenia. Jeszcze dużo przede mną nauki właśnie tego objeżdżenia w sprincie, tej takiej tajemnicy właśnie, gdzie trzeba wolno jechać, najeżdżać trochę, tu pod... trochę przyspieszyć, tu zwolnić i tego na pewno zabrakło. A co powiesz o postawie Damiana Zielińskiego? No Damian też po kraksie, którą miał parę miesięcy temu, no dochodzi do siebie, stara się dojść do siebie. Pozwolono mu tu wystartować. Pojechał całkiem nieźle, jak na to, że przez wiele miesięcy nie mógł trenować w ogóle, na rower wsiąść po swoich kraksach. Więc na pewno dla niego to też jest taka lekcja i teraz będzie starał się wrócić na ten wysoki poziom. A dla ciebie start w Pruszkowie przed własną publicznością? No niesamowite uczucie. Nie dość, że jestem młody, to tych pucharów świata nie jeździłem zbyt dużo, bo dopiero zacząłem w tamtym roku objeżdżać. No to teraz pierwsza seria pucharu świata właśnie w Pruszkowie w Polsce. Przy swoich kibicach coś niesamowitego. Jeszcze kończę to na pudle na drugim miejscu. Jest naprawdę ogromna satysfakcja. Wczoraj rozmawiałem z Adrianem Teklińskim i się pytałem, jak są przyjmowani nowi zawodnicy. Powiedział, że on dba o młodych wilków. Czy uważasz się jeszcze za młodego wilka? Na pewno, no. Mam 22 lata, no to jeszcze nie jest taki wiek stary. No, z tymi wszystkimi, co dzisiaj rywalizowałem, to większość z nich była starsza o parę lat na pewno. Więc na pewno jestem z tego młodego pokolenia i u nas w kadrze jest dużo zawodników właśnie młodych, którzy są na tym poziomie światowym i pokazujemy, że u nas młodzież też właśnie może rywalizować na najwyższych i najlepszych zawodach. Czy w całym Pucharze Świata będziesz startował? Tak, mam zamiar teraz wystartować w Manchesterze, a potem zobaczymy z trenerem, podejmiemy decyzję co dalej. Czego tobie życzyć? Na pewno dalszego rozwoju, przede wszystkim rozwoju, aby to szło w dobrą stronę i potem medali na najważniejszych imprezach. Dzięki.